Hej, cześć, siema, witaj bardzo serdecznie. Piąteczka, zostaw łapeczkę, lecimy z odcineczkiem i gramy w Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Już mi działa ta gierka, więc możemy sobie wspólnie razem pograć. Dawno nie grałem, w ogóle czekam na tą trójeczkę, oby się udało. No i co, zobaczymy jak mi pójdzie. Ogólnie ten odcinek będzie długi, bo będę grał w inne jeszcze gierki Plants vs. Zombie 2 i Plants vs. Zombie Heroes. Więc zostań tutaj, obejrzyj sobie odcinek od początku do końca. Taka nowość na moim kanale, pomyślałem, żeby w ten sposób to też ponagrywać, że będą odcinki może nie często się pojawiały, ale będą długie i będzie tam kilka gierek w tym odcinku. W opisie będziesz miał na pewno, jak cię nie interesuje Plants vs. Zombie Garden Warfare, to w opisie sobie sprawdzisz, bo klikniesz, wystarczy kliknąć tam, co jest, wystarczy kliknąć sobie tam, wiecie. Dobra, tego już pokonałem. Dobra, wygraliśmy, jest. W opisie klikniesz sobie na czas przy tytule danej gry i cię przeniesie od razu do tej gierki, którą chcesz. Jak widzisz, udało mi się wygrać tutaj kukurydzem, komandosem kukurydzem. Jeszcze poziom wpadnie za chwilkę. No i oby było dobrze. Kontynuujemy tu nasze zmagania. Ile tu runda zacznie się zaraz? Zobaczymy. Okej. Okay. Jak wygramy sobie ten meczik, to może wezmę inny tryb. Zobaczę. W ogóle no ten Plants vs. Zombie Garden Warfare 2 było w poprzecenie. Nie wiem, czy ktoś z was sobie kupił tę grę. Możecie mi powiedzieć, taki pomysł dać w komentarzu, jeżeli ktoś jeszcze ogląda tutaj w tym momencie, bo chciałbym zrobić taką serię z Brawl Stars, tylko musicie mi powiedzieć, jakie gry powinienem nagrać przy Brawl Stars. Jeszcze tak, myślę, że trzy gry nagrywane w jednym tym podejściu to by było spoko, tak jak tutaj jest Plants vs. Zombie Garden Warfare 2, Plants vs. Zombie Heroes i Plants vs. Zombie 2. Więc możecie mi dodać, jakie gry powinienem dograć do Brawl Stars, tylko tak, żeby one były podobne do siebie i mniej więcej pasowały, nie? Co? Kto mnie tu ściągnął? Ale wygraliśmy. Ja nawet nie wiedziałem, kto mnie ściągnął, ale lipa, no. Co za życie. No ale dobra, weźmy sobie jeszcze tego kukurydza. No przecież level... A, wskoczył mi już poziom. Dobra. Jak w ogóle tam stoimy z tym... A, ja mam dwa pokonania. Zobaczcie, jestem tutaj liderem. Więc spoko. Spoko, nie ma to tamto. Lecimy dalej. Rozpocznie się za trzy. Zajmijmy środek jako pierwsi, chociaż może ten pan inżynier, który tam lata, ten zombiak, będzie pierwszy. Kto wie, zaraz zobaczymy. Gdzie tu są? A nie, no widzicie, nawet cytryn może tak szybko sobie polecieć. Tego już zjedli tutaj. Gdzie jest reszta zombiaków? Ja się pytam. Cześć kukurydz, znaczy cytryn, co ty tam robisz? Panowie, nie rozdzielajmy się, bo będzie trudniej pokonać tu tych ludzi. Dobra, jeden imp chyba padł tam, nie? Czy nie padł? Dobra, jeden impek załatwiony. Jeszcze dwa zombiaki tutaj gdzieś powinny być. Trzech na dwóch, ale nie powinniśmy się rozdzielać. Tutaj dobrze ten cytryn idzie za mną. Gdzie on tu jest? Gdzie jest ten zombiak? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Oj, spadłem na dół. Okej, chyba wygraliśmy. Patrzcie, potrójna bitwa drużynowa. Ej, to jest zaliczane jako bitwa drużynowa, nawet nie wiedziałem. No ale się udało wygrać. Pięć tęczowych gwiazdek, chociaż tak naprawdę te gwiazdki obecnie są niepotrzebne. Odblokowałem już kozę i pniaka, więc średnio, nie? Średnio są potrzebne obecnie. Ale patrzcie, jestem samotnym liderem. O to chodzi. Tak jest, kukurydz. Trzy pokonania, chyba najszybszy atak i tak dalej, i tak dalej. I chyba asysty. No dobra. Wróćmy na podwórko, zagramy sobie w inny tryb. Jeszcze, no. Tą, ten,
5 minut to jest mało. Myślę, że zwiększymy sobie to. Tylko teraz tak, ja muszę podejść sobie do tego. Do naszej bazyczki. Patrzcie, jakie łoko. Łoko. Łoko spoko, koko spoko. Dobra. Co to w ogóle jest? Halo? Halo, muzyka jakaś mi tu się odblokowała. Co tu się dzieje? Halo. A, pomocy! Co to za muzyka jakaś? Co to było? Kto mnie troluje? Hej, sceny... Nie mam tu nic przecież ten... Ale ktoś mnie strollował. Może tu coś mam? Nie. Wow, ale troll dostałem, słuchajcie. Nie wiem, co to było, ale masakra. Nie wiem, czy to jest w tym? Bitwa o teren sobie zagrajmy. Nie wiem, czy to... Co to za dźwięk był? Nie wiem, czy słyszeliście go. Ja go słyszałem. Aaa, mam pomysł. Może mi się reklama odpaliła, bo mam BlueStacka włączonego. Ale mnie strollowało to. Nie wierzę. Się wystraszyłem. Co tu się dzieje? Się pytam. Sam do siebie. Dobra, czy w ogóle będzie ktoś tutaj w grze, tej bitwie drużynowej? Zaraz zobaczymy. Oby tak. Oby się udało. No i chociaż długo się ładuje ta gierka, jak będzie się tak długo ładowała, to będzie smutno mi. Okej, no dobra, bierzemy pana naukowca i lecimy. Dobra, bierzcie tu zombiaki. No jak ja tam mam wyskoczyć? Chyba nie bardzo, co? Dobra. Macie tu impka. Oj, łopanie, ja nie wiedziałem, że tu są ci. Dobra, chodźcie, zajmujemy ten punkt tam. Ło, ale mi tu przycedził Edgar. No to chyba jakiś nowy gracz jest, z tego co widzę. Czyli jednak ludzie tutaj grają. Tak naprawdę, patrzcie, mamy tutaj. Możemy skorzystać z tego punktu. Na którą stronę? Gdzie oni tu strzelają? No to grubo. No ale to jak nie będziemy tam atakować ich, to raczej nie przejdziemy tego miejsca. Więc może ja pójdę w tę stronę, chociaż tu na prawo. Aj, no tu była jeszcze mina, no nie wiedziałem, no. Mina za mnie, ale bardzo dużo osób tutaj gra, bardzo dużo osób gra, którzy dopiero zaczynają chyba, bo to dopiero chyba któryś tam pierwszy level tak naprawdę. Ajajaj, no ale punkt raczej zdobędziemy, tak mi się wydaje. Bo troszkę go tam podebraliśmy, że się tak wyrażę. No, nawet większą część już mamy za sobą. Ajajaj, no. Tu też czasem laguje mi ta gra, nie wiem czemu. Ło, panie, ile tu jest roślinek. Tu by się przydało coś obszarowego. Dograć. Byłoby spoko. Bo naprawdę bardzo dużo się tu rośnie. Co to nie ma tego teleportu? A tu jest. Tu jest pan teleport. Wbijać na ten punkt, panowie. No jednego udało mi się pokonać, ale może zmienię postać. Może postać bym zmienił po prostu na kogoś innego. Tylko kogo? Chyba mam pomysł. Pana Zdzisia? Nie, technika dźwięku byśmy spróbowali. Zaraz zobaczymy.
Tutaj wjedziemy i będziemy ich tu atakować w ten sposób. Dobra, uciekajcie. No i super, to się załatwiłem. No niestety, no sam tu... Czemu ja jestem sam na tym punkcie? Dobra, no ktoś tam strzelił, widzę. Ale ten technik dźwięku już coś tam więcej robi, z tego co widzę. Dobra, oj, zniszczyli nam tego. Przekaźnik. Ale lipa, no to chyba będzie ciężko tutaj zdobyć ten teren. Może być bardzo trudno, mamy pół minuty. Więc raczej się nie uda, chociaż trzeba wierzyć w sukces. Tutaj inżynier, to ja powinienem to naprawić tak naprawdę. Ten inżynier trochę... Nie ma czasu już w sumie. Patrzcie jak mało... No gościu, co ty... Gram z jakimiś nubami, co to blokują. No niestety. No ci tu mają dobry zespół. A u nas kurde gościu, co nie wiem, nie ogarniał ten inżynier. No niestety, przegraliśmy. Co zrobić, słuchajcie. Takie życie, no. Nic nie poradzę. Ale mimo wszystko myślę, że poszło nam spoko. Dobra, i teraz tak. Ciekawe, ile monet dostaniemy. Okej. Okay. 5570. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Może być gorzej. Nie byłem tutaj gdzieś na podium, niestety. No nic nie poradzę na to. Dobra, weźcie mi to, wywalcie. Dobra. Wrócimy na podwórko. I teraz zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że pójdziemy sobie, myślę, że teraz na, słuchajcie, inną grę, którą jest, zaraz wam tutaj włączę, właśnie tak reklama się włączyła. Plants vs. Zombie 2, zwykłe. Gram sobie, słuchajcie, w tę gierkę, ponieważ no, lubię. Nie przeszedłem jej jeszcze. Dobra, zacznijmy od kwiatków i pójdziemy tutaj. Okej, okay, patrzcie. Tutaj są boosty chyba. No, użyjmy boosta, czemu nie? Proszę bardzo, jeden buścik sobie tu użyjemy i lecę do kolejnego poziomu, tak swoją drogą. Zaraz tu buścika, gdzie tu jest? Który mam poziom w ogóle? 12 dopiero, jak widzicie, jestem w Egipcie. Możecie mi dać jakieś podpowiedzi, jaką roślinkę użyć i tak dalej. No dobra, pierwsza walka. Co my tu weźmiemy? No słonecznik po staremu, nie? Po staremu. Myślę, że to też może być. No i lecimy, nie? Po staremu. Oj, już chciałem używać od razu. Wow. Ej, to grubo. Grubo, grubo. Tu zjedzmy sobie to. Zombieczek tutaj już idzie. O panie, ja tutaj mogę teraz szaleć tak naprawdę. Patrzcie, ile tych słoneczek mam. Ok, zjedzmy sobie tę kolejną. Dobra, tu musimy jednak sałatkę. Sałatkę, wypłatkę. Ej, ty mi tu nie jedz tego, kolego. Tak się nie robi. Zostaw mi tego słonecznika. Dobra, weźmy sobie kolejny murek. Dobra, cyk. Sobie tego wywalimy. Ok, pięknie. I powinno być dobrze na razie. Situation jest dobra moim zdaniem. Może być zawsze gorzej, jak to się mówi. Tu już zaczynamy budować naszą linię ofensywną. Ok, mamy pierwszy listek. Słoneczek już nie będę budował. Natomiast mogę to wyrzucić. Dobra, mamy tyle pieniążków, że możemy tutaj podziałać cuda tak naprawdę. Dobra, cyk. Cyk i cyk. Już tutaj możemy to zniszczyć. Pięknie. Kolejna sałatka. No powinniśmy sobie dać radę.
Tak mi się wydaje. Dobra, weźmy tu kolejnego orzeszka. Ale popatrzcie, mam tyle tych roślinek, że... Dobra. Na razie jest spoko, moim zdaniem. Aj, bo mi kradnie to słońce, gościu. Wow, on się aż tutaj dostał ten zombiak. Co za nieładne zombiaki. Ale patrzcie, sytuacja opanowana chyba. Mogło być gorzej. Dajcie tu tak. A i ten się przedarł. A wiecie co, możemy tu już zrobić coś takiego w sumie. Bo aż tyle tego nie potrzebuje. I powinniśmy dać radę. O, jeszcze listek. Teraz to patrzcie, cyk. I załatwione. Tutaj jakieś pieniążki. Oj, to mi dajcie. O, doniczka, subcio. Myślę, że mogę dalej tutaj używać tego. Tu damy sobie tak. No i dobra. Sytuacja jest stabilna raczej. Tutaj leci ten, więc pyk. Bardzo dużo finansów mamy, jeszcze listek mogę użyć. Cyk, cyk, cyk i poniszczeni. Załatwieni, poniszczeni. Proszę bardzo. Ej, elegancko mi poszło, myślę. Cyk, cyk. Patrzcie, jakąś piramidę dostałem. Co to jest? Co to za piramida? Unlock Bonki Choi. Co? Coś odblokowałem? Jakaś piramidka. Patrzcie, no co to może być? Power plants are here. Learn how to level your plants. A, to okej, to już to wiem. To wiem, jak levelować. Okej, mamy konewkę, idziemy. Pyramid of Doom. Zaraz sprawdzimy, co to jest za piramidka, ale pierwsze chcę do tej konewki wejść. Chodź, konewka. No tu zasadzimy coś. A nawet dwie roślinki możemy. Dobra, to tylko monety dostaniemy albo gemy. Dzięki temu jest pszczoła. To chodź tu, pszczołko. Weź tu pobzycz. No i poszła spać. O ty, pszczoło. A na drugi kwiatek to co? No, nieładna ta pszczółka. Dobra, i co my tu mamy? Co to jest ta piramida? Co tam w niej jest w ogóle? Okej, okay. Hey neighbor, welcome to the... Okej, okay. It's just regular, but... Co? Okej. Okay. Okej. Okay. No to weźmiemy. I co teraz? O co to chodzi? Aha! Okej, okay. Wybieram roślinkę. Oj, oj, oj. Ciekawe. Ciekawe, czy to przejdę. Oj, może być ciężko. I to bardzo. Dobra, damy tak. Tu już mogę zacząć od ziemniaka. O, panie. Dawać mi tu tego. Dawaj, 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 dawaj stówkę. Dawaj stówkę, kolego. Słoneczniku. Dobra, lecą kolejne. Jest słoneczko. Łopanie, dawaj stówkę, słonecznik. Dawaj stówę. Wal tu po głowie. Dobra, kolejny. No dobra, sytuacja jest tak średnio stabilna, rzekłbym. Ale może się uda tutaj ogarnąć bardziej. Dobra, jest moneta. Dawać mi te słoneczka jeszcze, żebym mógł postawić więcej tych.
jednostek. Tu idzie kolejny. No dobra, ej, no chyba wygraliśmy to. Chyba jest dobrze. Albo i nie. Czy mi się wydaje, że oni idą szybciej? O, kruca banda. Halo, halo, koledzy. Ten tu musi dostać tego. Ej, bo ja jeszcze miałem przecież ten. O, listki. A nie zużyłem ich w ogóle. Dobra, to chyba koniec, nie? Tych zawodów. Ej, ekspresowo mi poszło. Nie było tak źle. Oj, sakiewka z monetami. To lubię. Patrzcie, ile mam tych monet. Nie wiem, na co je wykorzystywać. Możecie mi napisać w komentarzu. Ale piramidę udało mi się przejść, więc pozytywnie, nie? Ok, more level. Plants food. Dobra, save and quit. No nie będę teraz tego... Ło, kruca, reklama w Plants vs. Zombie? Ej, to chyba z tego Stickmana, tak mi się wydaje. Znowu mnie będzie trollować ta gra. Tak się nie robi. A i tutaj jest ten sklep tak naprawdę, którym byśmy sobie też mogli ogarnąć. Tylko musicie mi powiedzieć, co by tu można było fajnego, może za gemy, nie? Jakaś roślinka. Za gemy, tu jest za 100 cukierków. Boost, aha, to boost. Ale tu wszystko dolarki, a jest coś za gemy? Tu są za gemy roślinki, tylko nie mam gemów tyle. Ale może jakbym oglądał reklamy, to by się udało uzbierać. Mimo wszystko. No zobaczymy. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Plants vs. Zombie 2. Ale jest jeszcze jedna gierka, Plants vs. Zombie... Okej, musi tutaj się aktualizacja pobrać. W ogóle była jakaś aktualizacja do Plants vs. Zombie. Czekajcie, kamerka i rameczka. I proszę bardzo, przesunę sobie jeszcze to. No może nie to, to... Halo. Halo, halo, Elgato. To sobie przesunę. I zagramy. Co my tu mamy? Jakieś boost your tickets, jakieś eventy. Win games in tickets. Okej. Ciekawe, czy dużo osób w ogóle gra w te gierki, w te Heroes. Bo u nas jest bardzo mała popularna ta karcianka. Zagrajmy sobie w kampanię. Wow, jak to jest głośno! Wow, masakra! Dobra, zagrajmy w tę kampanię. Wezmę może bez słuchawek. Co my tu mamy? Co to robi? Okej, to pływa. A ten jaką ma specjalną umiejętność? Nie ma specjalnej umiejętności. Dobra, zróbmy tak, no. Pani tam pływa, niech będzie. Zbierzemy trochę obrażeń. Cygon, też ten mięśniak zebrał obrażenia. No ale ja nie mam co zagrać. Co to jest? No ten tutaj co ma? Co to jest za jeden na jeden? Ale to jest. To jest, więc może zrobimy tak. No niestety nie mogę tu nic więcej. No nie, o ty dziadu. Ty dziadu, no. Zniszczył mi roślinkę. Coś za trzy by się przydało. Jest, no. Mówisz masz, jak to się mówi. Dobra, zobaczmy. Gives another plants plus 2 plus 2. No dobra, jest tu jakiś buffik. No nie! Ale patrz, jak on się... Dobra, z kart się wysypał. Jakby nie było. Mamy jakiś boost. Dobra, zróbmy tak. Okej, git. Git, jest dobrze, tutaj zostało im niewiele, ma bardzo mało zombiaków, tyle, no nie, co to jest za jakiś wojownik? No co za gościu, no. Będzie trzeba coś tutaj ogarnąć. A, i mogłem inaczej, w sumie może tak zagramy. Dobra. I spróbujmy tutaj coś ugrać. Troszkę mu tutaj
po kminie. No tu mi bardzo dużo atakuje. Ten ma 14 życia. No powinienem to wygrać. Powinienem to wygrać. Ile mamy? 5 tych. Nowe zombie. Ale to mogę go wywalić, czy tylko przesunąć? A to co robi? Twoje orzechy dostają plus 2, tylko ja nie mam orzechów. No, zróbmy tak. Okej, okay, na takiej zasadzie, nie? Dobra, no teraz się będziemy bronić. On już ma naprawdę niewiele życia. Jedną kartę tylko. Dostaliśmy Draw Through Cards. No to bierzemy, dobieramy sobie dwie karty od razu. I spoko. Opcja super. Zobaczymy, co ten tu znowu nakmini. Okej, okay, plus 2, plus 2. I co on to robi, ten zombiak? Aha, okej. Okay. To jest, czyli 3 i 3 byśmy mogli. Co robi ten? Zróbmy tak. Zróbmy tak. Chociaż może bym to mógł wygrać tak naprawdę. Bo on tarczy nie używa. No, wygrałbym to tak naprawdę. No niestety. No, mogłem to szybciej skończyć, tak mi się wydaje. A teraz będę czekał, aż tutaj skończymy z tym gościem. Zróbmy. Jak on dostaje? Plus 8. When you play for each other... Aha. Okej. Okay. No i załatwiony. Pięknie, słuchajcie. Troszkę dobrze mi poszło. Gracie w ogóle w to może? Nie wiem właśnie, bo to tak jak mówię, w Polsce ta gra jest szalenie, no słabo popularna, natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, no to chyba bardziej, tak naprawdę. No ale tutaj questy, no, questy chcę wygrywać, przechodzić. Witch out, okej, okay. Tu jakieś, patrzcie, co się dzieje. Dobra, lecimy dalej. Grass Knocket. Myślę, że ta gra jest troszkę za trudna dla młodszych osób. Dlatego tak mało w Polsce przynajmniej osób to gra. Ale no, whatever. Dobra, dajemy tak. Lecimy. Make a... Poty. Co to ma być? Naprawdę? No to... Nie załatwił, gościu. Jeszcze tu syrenę se rzucił. Ty kurka, gościu, gościu. Dobra, no ja chcę sprawdzić, co ta roślinka robi. Aha, mogę kliknąć, wystarczy. Nic nie robi. Nic nie robisz, roślinko moja. Co mogę zrobić? No nie, no na razie tak zróbmy. Okej, okay, no mógłbym to użyć też tak. W sumie to też jest jakieś rozwiązanie. No zada mi 3 obrażeń, ale przynajmniej tej nie zginie ta roślinka i pokonam mu tego, tą ośmiornicę. Czy jej, tej postaci? O nie, Kapitan Hack. Ajajaj, trzeba by było się go pozbyć. Trzeba by było się pozbyć tego gagatka. Mnie tu bardzo będzie obijał. A, no to źle to ustawiłem. Ale jestem głupek. Bardzo źle. A zróbmy tak. Zróbmy tak. No ty... Ja, no nie wierzę. Co to za karty ma? Gościu. To ja tu tego gościa nie pokonam teraz. No z takimi kartami to wiecie. To się może. Jeszcze go zbuffował te... Aj, lipa. A to co to ma być zaś? Nie da rady. Oj, ciężko. Raczej tego nie przegram. Ta talia jest za słaba na tego.
Dobra, dobierzmy karty. Na pewno się przyda. Ten i tak ma bardzo dużo kart, tak naprawdę. Ale ten zabija zombiaka. Wszystko na impact się opiera. Zróbmy tak. Dobra, nie no, nie ma szans tego wygrać raczej. Też ma deadly? No bez żałosne, no. A, wszystkie impy, to ja bym musiał tego ścisnąć. Tak naprawdę, no to GG jest. Co to za dostaliśmy? Nie, nie masz szans jak tego wygrać. No, nie ma szans niestety. Zawaliłem, bo no jeszcze bufuję tego. Za dużo kart dobrała. Trzeba było jak najszybciej rozwalić tego gościa, no ale niestety nie miałem. Jeszcze ma deadly. Cały czas. Wszystko mi rozwala. Tego też trzeba było rozwalić. No nic. Dzięki wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że te odcineczki z tych gier się spodobały. Dajcie znać, czy prowadzić takie łączone. Myślę, że to jest dobry pomysł. Do zobaczonka. Trzymaj się.